Ziemia, trzecia licząc od Słońca oraz piąta pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Planetarnego. Witajcie, z tej strony Blumi, a dzisiaj przedstawię wam film o Ziemi, a bardziej co się stanie, jeżeli Ziemia przestanie się kręcić. Standardowo, aby podbić zasięgi filmu, zostawcie suba i lajka, a właściwie to wystarczy mi jedynie 1000 lajków, więc bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Nieraz pewnie zadaliście sobie pytanie, a co gdyby kula ziemska stanęła w miejscu? Odpowiadając krótko, byłaby to przerażająca katastrofa. Aczkolwiek spróbuję wydłużyć swoją wypowiedź i podać wam odpowiednie czynniki, które mogłyby w szczególności zakończyć nasz żywot na Ziemi. Więc korzystając z okazji, przedstawię wam pierwszy argument. Wszystkie obiekty poleciałyby z ogromną prędkością w kierunku wschodu. Dlaczego na wschód? Ponieważ nasza planeta kręci się z zachodu na wschód. Powodem ogromnej prędkości jest przez nas niezauważalna szybkość, z którą kula ziemska się kręci, a właściwie 1667 km na godzinę. Proste wyobrażenie, idzie samochodem albo leci samolotem, jak to woli, z prędkością ponad 1600 km na godzinę. I w pewnej chwili obiekt zatrzymuje się bez drogi hamowania, po prostu staje w miejscu. Wyobraźcie sobie, co by było przy prędkości 300 km na godzinę, a co dopiero przy prędkości ponad 5-krotnie większej. Wszystko, co znajduje się na globie, oderwałoby się od powierzchni i wystrzeliło z podobną prędkością. Mówiąc tutaj wszystko, mowa jest o zbiornikach wodnych. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu Ziemia, a przypnę się serduszko. Tsunami. Jeżeli utworzymy scenariusz, który będzie bardzo optymistyczny dla nas, to uznając, że ktoś przeżyje przysiężenie związane z natychmiastowym zatrzymaniem Ziemi, sukces jego nie będzie trwał za długo, ponieważ prawie od razu po zastopowaniu obrotom wody wystrzeliłyby w górę i zaczęły przesuwać na wschód, o czym już wspominałem. Przyjmuje się hipotezę, albo po prostu realię, że w takich okolicznościach jedynie bakterie i niektóre stworzenia wodne przeżyłyby. Lecz woda w tym przypadku nie byłaby jedyną rzeczą, która pędziłaby z ogromną prędkością. Mimo że Ziemia stanęłaby w miejscu, to atmosferze nic poważnego by się nie stało, a właściwie nic by się nie stało i atmosfera nadal byłaby w ruchu. To też może sugerować nam, że kolejnym zabójczym czynnikiem jest wiatr, który pędziłby z prędkością 1770 km na godzinę. Coś okropnego. Erupcje wulkanów i trzęsienia ziemi. Ogromna siła kinetyczna, która dosłownie przejdzie przez całą powierzchnię ziemi, może skutkować wieloma trzęsieniami ziemi, które potem skutkują erupcjami wulkanów. Przypomnijmy sobie, przy jakiej prędkości ziemia się zatrzyma. Jeżeli do tego by doszło, to oczywiste jest, że niejedno trzęsienie ziemi rozpoczęłoby nową erę erupcji wulkanów. Jednakże jeżeli chociaż połowa wulkanów odnowiłaby się, to do atmosfery trafiłby gaz wraz z pyłem wulkanicznym, który mógłby zniszczyć roślinność. Powodem jest sama ilość wulkanów. Przykładowo, jeżeli jest ich 1500 i połowa z nich by wybuchła, to dosłownie na parę tygodni Ziemia byłaby odcięta od Słońca. A jak wiemy, większość roślin wymaga Słońca. A co by było, gdyby Ziemia zwolniła swoim ruchu wirowym aż do pełnego zatrzymania, zachowując przy tym niezmieniony kąt nachylenia osi od płaszczyzny swojej orbity oraz kontynuując ruch obrotowy wokół Słońca? Wówczas długość dnia byłaby równa długości roku. Nastąpiłyby katastrofalne zmiany klimatu oraz nie mniej katastrofalne, gwałtowne natężenie potężnych trzęsień Ziemi. Silna aktywność sejsmiczna stanowiłaby odreagowanie Ziemi na zanikanie siły ośrodkowej. Jeden kontynent. Jednym z najbardziej widocznych skutków zaprzestania obracania kuli ziemskiej byłoby zjednoczenie wszystkich kontynentów. Powodem jest woda, która po prostu zaczęłaby przemieszczać się na oba bieguny, wraz z którymi uformowałyby się dwa oceany i kontynent na równiku. Okej, więc film dobiega już końca. Jeżeli chcecie, aby kolejny materiał wpadł szybciej, to kliknijcie w lajka. A natomiast jeżeli chcecie dostać serduszko, to napiszcie w komentarzu Ziemia. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.